Jolanta Mila z Katowice. Ja chciałam zapytać, co należałoby zmienić w Unii Europejskiej, czy w jaki sposób należałoby zmienić wybieranie władz w Unii Europejskiej, żeby te władze nie wpływały na to, kto ma rządzić w poszczególnych krajach członkowskich, a żeby pozostawić to obywatelom, bo przez te wszystkie rzeczy, co pan redaktor, pan ekspert teraz mówił, właśnie wpływają na to, kto ma rządzić w poszczególnych krajach. Do kogo pani adresuje to pytanie? No może pan minister Kaleta? Odpowiedzią jest powrót do korzeni. Zgodzę się z panem ministrem, że najlepszym chyba metodą byłaby powrót do korzeni, jeśli chodzi o te założenia gospodarcze, które legły u podstawy tworzenia Unii Europejskiej. I to chyba z wielu krajów już te głosy płyną. Chciałem odpowiedzieć na pytanie pani. To, o czym ja myślę, że to może być odmiana dla Unii Europejskiej. Bo nam się często tak wydaje, że Unia to jest własność takich Junckerów, takich von der Leyen, innych osób. Nie, to jest nasza własność. Jeżeli w Polsce wygra Prawo i Sprawiedliwość w wyborach do Parlamentu Europejskiego, jeżeli będą takie wyniki wyborów jak miesiąc temu we Włoszech, jak będą dobre wyniki wyborów w Hiszpanii, w innych to krajach. Nie będzie to Unii Europejskiej. To może się okazać tak, będziemy... że Unia Europejska w ramach demokratycznej procedury wróci do korzeni, wróci do tego, o czym mówili w latach 50. twórcy Zjednoczonej Europy. I tego się trzymają. Ale ja odpowiem na pytanie pani, bo jest ono istotne tak naprawdę. Jak poszerzyć ten demokratyczny udział? Poszerzyć Unię Europejską. Poszerzyć, i to będzie kluczowy probierz, o tych Ukraińców. Niemcy tego nie chcą. No, to jest tu jest clue, panie redaktorze. Tu jest właśnie clue. Znaczy, nie można deklarować, że ci ludzie giną pod flagami Ukrainy i Unii Europejskiej, bo to pokazali na Majdanie podczas pomarańczowej rewolucji, i mówić, że oni są, że im się to nie należy, że to ad calendas grecas można ich wysyłać. To jest właśnie silny naród, który ma podobne doświadczenia jak nasze, tylko że wtedy w centrum Unii Europejskiej nie będzie w Brukseli, Berlinie, ono będzie nad Wisłą albo nawet w Lublinie. Musimy... Tak jak to w historii było.